Azure Active Directory, B2C, Business to Customer, szybkie uruchomienie. Zapraszam Państwa na kurs, jeden z serii, które zamierzam opublikować, dotyczący w tym wypadku Azure Active Directory B2C w formacie takim szybkie uruchomienie, w którym nie będziemy wgryzać się, omawiać szczegółowo każdej opcji, do czego służy, jak konfigurować, najlepszych praktyk, a zajmiemy się tylko szybkim pokazaniem from zero to hero danej funkcjonalności. I w tym odcinku pokażę Państwu, jak bardzo szybko do naszej aplikacji, którą zamierzamy pisać, dodać uwierzytelnienie oparte o Azure Active Directory B2C. Uwierzytelnienie, czyli stwierdzenie, czy użytkownik, który chce się zalogować do naszego serwisu, jest tym użytkownikiem, za którego się podaje. Czyli za pomocą podania czegoś, co każdy zna, użytkownika, nazwy użytkownika oraz, co jest znane tylko temu użytkownikowi, hasła. Dodatkowo, jeżeli wykorzystujemy funkcję Azure AD B2C, możemy oprócz mechanizmu coś, co wiem, wykorzystać mechanizm coś, co mam. Czyli oprócz podania loginu i hasła, czyli tego, czego, co wiem, podam jeszcze coś, co mam. Hasło, które otrzymam SMS-em na mój telefon komórkowy. Jeżeli mówimy o uwierzytelnieniu, takie uwierzytelnienia będziemy mogli przeprowadzać poprzez następujące rodzaje kont. Microsoft Account, Google, Facebook, LinkedIn czy Amazon. Zapraszam do obejrzenia szkolenia. Mariusz Ferdyn, właśnie musiałem zaktualizować, że w świecie IT już ponad 25 lat. Startowałem bardzo dawno, od 2007 roku jestem trenerem Microsoftu i od października 2016 roku zostałem uhonorowany nagrodą Microsoftu MVP. Gdzie można mnie spotkać i gdzie najlepiej się ze mną skontaktować? Przede wszystkim poprzez Facebook. Inne moje kursy można spotkać na Microsoft Virtual Academy, na Virtual Study Pro. Mój profil na stronie mvp.microsoft.com. Jeżeli mowa o Azure Active Directory B2C, zakładamy, że mamy subskrypcję Azure. Jeżeli jej nie mamy, jak bardzo prosty sposób ją założyć, pokazuję na Microsoft Virtual Academy w kursie, jak przenieść witrynę z komercyjnego hostingu do bezpłatnej usługi Web Apps oraz na kursie na Virtual Study Pro SQL 2014 In-Memory Optimization, jak przyspieszyć operacje na bazie nawet ponad 100 razy. Na tych kursach pokazuję, jak założyć dla zupełnie początkujących subskrypcję Azure'ową. Ten kurs być może oglądają programiści, nie ludzie IT Pro, którzy nie wiedzą, jak założyć taką subskrypcję. Krok po kroku tam jest pokazane, łącznie z podaniem numeru karty kredytowej, jak to robimy, z adnotacją, że karty przedpłacone również działają, także nie musimy podawać naszej karty kredytowej głównej, a jakąś taką, którą sobie założymy tylko dla subskrypcji Azure'owych. I jak mówiłem, kontakt najlepiej przez Facebooka. Co sobie omówimy na tym kursie? W rozdziale, który prezentuje wstęp do Azure Active Directory B2C, co to jest? Następnie przygotujemy się do wdrożenia, ściągniemy odpowiednio przygotowany template serwisu, który uwierzytelniać się będzie z wykorzystaniem mechanizmu Azure B2C. Następnie skonfigurujemy i przeprowadzimy testy. Także będziemy wykorzystywać uwierzytelnianie Azure Active Directory B2C, a na koniec natomiast przeniesiemy całe nasze przykładowe rozwiązanie do stron hostowanych przez Azure'a, żeby nie były one na naszym lokalnym komputerze, a hostowane przez usługę Web Apps na Microsoft Azure. Zaczynamy od wstępu Azure B2C
zapraszam na cały kurs. Rozdział pierwszy, który teraz omawiamy, wstęp do usługi Azure Active Directory B2C. Opis usługi mamy pod tym linkiem i do czego będziemy używać usługi Active Directory B2C. Tak jak już wspomniałem, do potwierdzenia, że ten użytkownik, który chce się teraz zalogować, jest tym użytkownikiem, odbywa się to za pomocą hasła. Zalety korzystania z usługi B2C. Jak Państwo zobaczą właśnie w tym szybkim kursie, bardzo szybko my to wdrożymy z gotowego template'a, że użytkownicy będą mogli zakładać konta w naszym serwisie. Dodatkowo dosłownie za pomocą jednego kliknięcia możemy wdrożyć funkcjonalność Multifactor Authentication, czyli oprócz tego, że użytkownik poda login hasło, dostanie na przykład SMS-em kod do serwisu, bądź uruchomi aplikację na swoim telefonie, urządzeniu mobilnym, który wygeneruje mu odpowiedni token. Jest również możliwość otrzymania takiego tokena kodu za pomocą połączenia voice telefonicznego. Jak przedstawiają się opłaty za tą usługę? Przede wszystkim nadal obecnie w 2016 roku usługa jest bezpłatnie. Państwo już pewno będą oglądali to wideo w 2017 roku, ale mamy tutaj bardzo dobrą informację. Pierwsze 50 tysięcy uwierzytelnień jest zupełnie za darmo. Następnie uwierzytelnienia, cena tak się kształtuje. Lecz proszę zauważyć, 50 tysięcy uwierzytelnień to całkiem duży serwis. Użytkowników wizyt miesięcznie będzie 4-5 razy więcej. Więc taki serwis już się, że tak powiem, wyżywi z samych reklam. Jaki mamy taki przykład, wiodący przykład? To strona klubu piłkarskiego Real Madryt. Wykorzystuje mechanizm Azure Active Directory B2C. Jak to wygląda? Jesteśmy na stronie Real Madryt i przechodzimy do logowania. Mam stronę angielską, przechodzę do logowania. No i przechodzę tutaj, nie jestem członkiem. Proszę zobaczyć, jestem już na stronie dedykowanej do zapisania się do usługi, którą świadczy strona Real Madryt. Mogę to zrobić od razu za pomocą Facebooka bądź Google, zalogować się bądź za pomocą loginu i hasła, bądź mogę się zapisać. Przejdę do zapisania się. Proszę zobaczyć, że jestem na stronie dedykowanej dla Real Madryt, ale mam tu już oznaki, że jest to onmicrosoft.com. Także jak widzą Państwo, strona ta jest dedykowaną stroną. Nie jest w prosty sposób osiągnąć taką stronę, no ale jak widać, jest to możliwe i będzie możliwe coraz łatwiej. Pisałem e-mail, wysłany został kod na mój adres e-mail. Piszę teraz ten kodzik. Ten e-mail może być personalizowany. Odczytałem go z telefonu. No i dalej uzupełnienie mojego profilu. Ja dalej już nie będę się przechodził przez tą stronę. Wstyd się przyznać, nie jestem kibicem. Oglądam mecze, no tylko jak gra raczej drużyna polska. Ale jak widzą Państwo, Real Madryt wykorzystuje tutaj technologię Microsoftu. I życzę Państwu zbudowania serwisów Azure Active Directory B2C i tak pięknie skustomizowanych, jak wspomniany tutaj przykład strony Real Madryt. Zaczynamy szybki pokaz zatem, jak szybko wdrożyć aplikację, która będzie wykorzystywała Azure Active Directory B2C. Pierwsze, co musimy mieć, no to naszą aplikację. I stąd ściągniemy przykład aplikacji, która wykorzystuje uwierzytelnienie Azure Active Directory B2C. Następnie musimy założyć tenant. Nie znam dobrego
odpowiednika w polskim języku dla tego słowa. Mówiąc krótko, jest to założenie lasu Active Directory w usłudze Azure i skonfigurujemy tą usługę tak, żeby współpracowała z naszą aplikacją. Ściągamy aplikację. Tutaj mamy sztylet aplikacji i według tego dokumentu będziemy rozszerzać o uwierzytelnienie, które wykorzystuje Active Directory w Azure B2C, ale my ściągniemy dla naszego pokazu tutaj kompletny projekt i następnie przejdziemy do zalogowania się do subskrypcji, założenia Azure Active Directory B2C tenantu i przejdziemy do jego konfiguracji. I tutaj mamy konfigurację. Ściągnąłem naszą przykładową aplikację. Wgram ją tutaj i rozpakuję. Mam rozpakowaną aplikację i otworzę Solution Visual Studio. Visual Studio nie musi być oczywiście wersji Enterprise, tak jak ja pokazuję. Może być to wersja Community bezpłatna. Ostrzeżenie, żeby otwierać Solution tylko z zaufanych źródeł. Strona Microsoftu, zaufane źródło, zaufany przykład. I otwieram Solution. Pierwsze ładowanie troszeczkę potrwa. Solution otwarte bądź w czasie otwierania można przejść do zalogowania się do naszej subskrypcji Azure. Jeżeli nie mają Państwo subskrypcji Azure, wówczas polecam założenie, jak to zrobić. Jeżeli nie mają Państwo subskrypcji Azure, można ją założyć. Jak ją założyć, pokazywałem, gdzie można znaleźć te informacje w postaci wideo. Logujemy się do subskrypcji Azure. Jestem zalogowany i zgodnie z dokumentacją tutaj tworzę nowy Azure Active Directory tenant. I New App Services Active Directory i Directory Custom Create. Kreujemy nowe directory, jak się będzie nazywało. Dam nazwę aplikacja, nazwa domeny aplikacja onmicrosoft.com, wolna i w jakim jesteśmy rejonie, Polska, i najważniejsze w tym wypadku zaznaczone, że to będzie B2C directory. Kreujemy. Nasze directory jest kreowane i będziemy global administratorem tego directory. Przechodzimy tutaj dalej do konfiguracji. Przechodzę Active Directory, aplikacja, Manage B2C. Otwiera nam się już okienko w nowym portalu. Żeby mieć do tego szybki dostęp, przypnę to do panelu nawigacyjnego na pierwszej stronie. Jestem w ustawieniach i dalej co powinienem zrobić, to zarejestrować moją aplikację. Klikamy aplikację i dodajemy nową aplikację. Application, prosta sprawa,
Add. Podajemy nazwę aplikacji. Identycznie go nazwiemy aplikacja. Zakładam, że będzie to moja aplikacja wykorzystywała, będzie aplikacją typu webową, będzie wykorzystywała web API i muszę podać host, na który po uwierzytelnieniu zostanie zwrócone żądanie. Otrzymamy ciasteczko i na ten adres zostaniemy przekierowani po uwierzytelnieniu. Kreujemy. Mamy tutaj nasz application ID i klucz, który należy wygenerować. Przepiszę sobie obie dane póki co do notatnika. Klucz ten będzie wykorzystywany, jeżeli nasza aplikacja będzie łączyła się do Azure AD B2C. Przechodzimy do konfiguracji, przede wszystkim polityk, skonfigurowania jeszcze w samej aplikacji ID aplikacji, no i do testów. Pod pierwszym z tych linków dostępne są informacje dotyczące kreowania polityk i jeszcze raz powtórzony link do aplikacji. Link do konfiguracji aplikacji i tutaj konfiguracja polityk pod drugim linkiem. Teraz przejdę do konfiguracji wspomnianych polityk. To jest nasza aplikacja. No i mamy tutaj polityki do zapisywania się, logowania, zapisywania lub logowania. Ta konfiguracja tych polityk jest zalecana w ogóle, nie dwóch oddzielnych, a tych. I ewentualnie polityka do edytowania profilu i do zmieniania hasła. Ja stworzę oddzielnie każdą z polityk. Teraz tutaj i robimy politykę do zapisywania. Nazwę ją tak. Identity provider. E-mail. Sign up. OK. Jakie chcemy atrybuty przekazywać? Wybiorę wszystkie. Zapiszę, co ma być przekazane również. Przekażę wszystko. Multifactor authentication off i ewentualnie customizacja interfejsu użytkownika. Na razie też nie będę tego robił. Tak jak mówiłem, jest to szybki test. Polityka zrobiona. Add do logowania się SIN 02. I lokalne konto Live ID.
zapiszę. Multifaktor. Nie. Jeden. Wybrany. Create. Przechodzę dalej. Jeszcze polityka dotycząca edycji profilu. Profil. Wybieram lokalne konto. Zaznaczam, że wszystko, wszystkie atrybuty i co mam zostać przekazywane. OK. No i kreuj mi tą politykę. Czyli ja wrócę do Sign Up Policy. Mam tu moją politykę. Dodany został automatycznie przedrostek B2C. Tutaj uzupełniony został URL do przekazania. Zakończyłem podstawową konfigurację B2C po stronie Azure na tą chwilę i przystąpię teraz do konfiguracji aplikacji. Przechodzę do Visual Studio, gdzie będę konfigurował aplikację. Przechodzę do WebConfig, gdzie trzymana jest konfiguracja mojej aplikacji w kluczach konfiguracyjnych tutaj. No i to, co muszę zrobić. Przede wszystkim mój tenant to nie fabrykant 2BC, on Microsoft.com, a aplikacja on Microsoft.com. Żeby nie było literówek, zawsze polecam metodę tutaj Ctrl-C, Ctrl-V. Dalej ID aplikacji. Tak jak mówiłem, tego nie będę potrzebował, bo moja aplikacja się nie będzie komunikowała z Azurem. I jeszcze tutaj 44316 Redirect URI. Moja aplikacja, ustawiłem to na 44321. Odmieniam i teraz jeszcze polityki. Jak nazwałem moje polityki? Sign up, sign in policy. Przejdę tu sign up najpierw. Jak moja polityka się nazywa? Tak. To jest sign up. Sign in. I polityka dotycząca edycji profilu. Tak mam przygotowany ten template i takie polityki skonfigurowałem. OK. Konfiguracja dokonana. Mogę uruchomić aplikację. No, akurat w przeglądarce Microsoft Edge. Bardzo dobrze. Następuje kompilacja aplikacji. Mogę to ewentualnie by ściągnął jakieś zależności, ale wszystko mam już na komputerze i mam nadzieję, że wystartuje aplikacja. Przykładowa aplikacja została uruchomiona, to zarejestruję teraz się. Daję sign up, zostaje przekierowany już na stronę Microsoftu, gdzie muszę wypełnić
N rzeczy. Po pierwsze, e-mail, wysłać sobie kod weryfikacyjny i go odczytać. W oczekiwaniu na ten kod uzupełnię kilka innych danych. Wybrałem, że wszystkie te dane będę musiał podawać. Z komórki przepisuję kod weryfikacyjny. Otrzymany e-mail jest bardzo podobny jak w przypadku Real Madrid. Daję zweryfikuj kod. Zweryfikowany. No i utworzę sobie konto. Całość tworzenia tego konta przenieśliśmy na stronę Microsoftu. 44321. Mamy stronę słuchać na tym adresie, a my nie jesteśmy na tym adresie. Widocznie inny port mamy przyporządkowany dla iOS-a. 44316. 44316. Zapiszemy to. Przerwiemy aplikację. I postronnie Azure'a jeszcze poprawimy. Application 44316. Najczęściej jest właśnie problem z tymi portami, jeżeli aplikację uruchamiamy lokalnie. Sprawdzimy jeszcze, czy tutaj w politykach, jak mamy ustawione 44316, 44316 i 44316. Mam nadzieję, że się przepisało poprawnie. OK. No to jeszcze raz uruchamiamy naszą aplikację. Konto mam nadzieję, że zostało założone w poprzedniej sesji prawidłowo i teraz już tylko zaloguję się na to konto, sign in, podam dane. No i zostałem przekierowany na localhosta 44316. I teraz jeszcze zobaczę claimy, czyli to wszystko, co zostało przekazane, to co konfigurowałem, że ma zostać przekazane z mojej rejestracji do aplikacji i jak widzę, wszystkie te dane są przekazywane. Dalej mam jeszcze tutaj możliwość edycji profilu i ta edycja profilu nie będzie się odbywała u mnie, tylko już na Azure. Proszę zobaczyć, jak szybciej możemy tworzyć aplikację i ją wdrażać. Cancel, wracam do aplikacji. Sign out, ewentualnie jeszcze raz sign in, którego konta mam użyć, wybiorę, żeby innego, no i podaję dane. Tą stronę, tak jak widzieli Państwo na Real Madrycie, możemy sobie skustomizować. Wykorzystywane teraz tworzone konta, tworzone są w Active Directory B2C. Potocznie często nazywam je kontami Microsoft Account, ale tak naprawdę są to konta lokalne. Konta przechowywane w naszym tutaj profilu. Jeżeli chcę wykorzystać konta Microsoft Account, no to poza lokalnymi kontami tutaj potrzebuję dodać jakichś providerów. No i powiedzmy tutaj już będzie pełnoprawny provider
podaję tutaj Microsoft Account, że chcę go wykorzystywać. Jak zrobić to? Dodać tutaj kolejnych prowajderów, temat na kolejny odcinek, a teraz zajmiemy się następnym rozdziałem, przerzuceniem naszej witryny do Azure'a, tak żeby nie działała ona na lokalhoście, na jakimś porcie, gdzie dodatkowo mamy problem z wpisywaniem właściwych portów, a żeby działało wszystko to w chmurze na porcie standardowym, na porcie 80. Przechodzimy do rozdziału 4, ostatniego, no może przedostatniego, bo na koniec będzie jeszcze mała niespodzianka dla Państwa. I tak jak już zapowiedziałem, w rozdziale tym uruchomimy usługę Web Apps i wgramy na nią przykładową tą witrynę, którą sobie zrobiliśmy. Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej, jak działają Web Apps, jak wdrożyć tą usługę tak od zera, zapraszam na kurs Microsoft Virtual Academy, na którym przenosiłem akurat przykładowo witrynę napisaną w języku PHP do usługi Web Apps, do usługi bezpłatnej, zupełnie bezpłatnej, to co tygrysy lubią najbardziej. My teraz założymy sobie w naszym Microsoft Azure usługę Web Apps, zakładka App Services, dodaj, będzie to aplikacja sieci web, Web Apps, bez bazy danych tym razem, nie potrzebujemy bazy danych. Tworzymy, aha, jestem w domyślnym katalogu aplikacji, aplikacja on Microsoft.com, przełączę się na katalog domyślny i jeszcze raz App Services i Web Apps. Mam tu już jakąś jedną aplikację. Jeszcze raz ją otworzę. Nazwa taka MVA Out wolna. Utworzę ją w nowej grupie zasobów pod tą samą nazwą. Przypnę również do pulpitu nawigacyjnego, żeby mieć do niej szybki dostęp. I Web Apps jest wdrażany, uruchamiany. Nasza witryna została wdrożona. Dostępna jest pod tym adresem. Na razie jeszcze tutaj nic nie ma. No i będziemy mogli wgrać pliki naszej witryny poprzez FTP. Ustawię tylko jeszcze poświadczenia wdrożenia. Użytkownik i hasło. OK. Użytkownik, hasło ustawione. I będę mógł transferować dane. Zrobię to za pomocą programu FileZilla. Jeszcze przed tym, jak to zrobię, dla porządku zmienię jedno ustawienie. Mianowicie nasza witryna nie będzie już dostępna pod localhostem, a pod tym adresem, w dodatku jeszcze po HTTPS-ie. Skopiuję adres tej witryny i wstawię ją do źródła naszego programu i dokonam kompilacji. W międzyczasie połączę się z serwerem FTP. Pod tym adresem. Za pomocą tego użytkownika. Akceptacja certyfikatu. Poczekam jeszcze na dokończenie
kompilacji. W tym miejscu mała uwaga, jeżeli będą Państwo kompilować swoje witryny, swoje programy, proszę pamiętać o wyłączeniu opcji debug. Ja to robię tylko w celach pokazowych, już nie wyłączam opcji debug. Dla bezpieczeństwa należy ją wyłączyć, żeby w DLL-kach dostępnych publicznie nie było informacji dla debugerów. Nie dajmy ewentualnie hakerom zbyt dużo informacji w ten sposób. Kompilacja przebiegła prawidłowo, witryna lokalnie na IIS Express się otworzyła. Zatrzymam jeszcze tutaj Visual Studio. Moja aplikacja znajduje się w tym katalogu i przegrywam ją tutaj do sajtu, gdzie jest strona startowa. Tym razem już będzie webconfig i wszystkie pliki mojej aplikacji. Upload. Aplikacja jest wgrywana. W czasie, gdy aplikacja jest wgrywana, ja jeszcze muszę dokonać pewnej konfiguracji, rekonfiguracji w Microsoft Azure. Przejdę na katalog aplikacji, dyrektory mojej aplikacji. Dalej uruchomię narzędzie konfiguracyjne, stronę konfiguracyjną B2C, które zostało wcześniej przypięte do ekranu tutaj głównego. I w menu konfiguracyjnym aplikacji. Tym razem z powrotem nie będę przekierowywał na localhost, a na miejsce tam, gdzie znajduje się moja aplikacja. W międzyczasie transfer się zakończył i save'uję. Mamy informację, że dane zostały zapisane i tym razem już otwieram moją aplikację w Microsoft Azure. Mam nadzieję, że wyświetli się ona prawidłowo. Po HTTPS-ie jest OK. Tym razem przejdę od razu, żeby wyświetlić moje poświadczenia. Zobaczę, co się tutaj stanie. Nie jestem zalogowany, muszę się zalogować. I zaloguj. Powinienem wrócić do Azure'a i aplikacja działa. Umieszczona w Microsoft Azure. Przejdę jeszcze dla porządku do edycji profilu. Wróciłem do Azure Active Directory B2C, gdzie mogę zedytować mój profil. Można by powiedzieć, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne kursy, ale to nie wszystko. Jeszcze jedną rzecz Państwu obiecałem, niespodziankę. Mówiłem, że to jest temat na inny kurs, ale już w tym kursie, ekstra rozdziale, w ekstra module skonfigurujemy dostęp z uwierzytelnieniem Microsoft Account oraz uwierzytelnieniem Facebooka. Zapraszam. Zapraszam na dodatkowy rozdział, w którym już do działającej aplikacji wykorzystującej Azure Active Directory B2C. Tu jestem zalogowany do tej aplikacji. Wyloguję się teraz. Zaloguję się jeszcze raz. Nie musiałem podawać kredensztali jeszcze raz, bo cały czas mam sesję otwartą, nawiązaną. Dodamy logowanie poprzez Facebooka Microsoft Account. Dwie strony dokumentujące. Pierwszy link, dodanie do B2C logowania poprzez Microsoft Account. Drugi link poprzez Facebooka. I tak, co musimy zrobić w przypadku Microsoft Account? Zalogować się przede wszystkim na następnie przejść do Microsoft Application Register Portal, Add Application, nazwa Application, Create Application, skopiujemy Application ID, dodamy platformę, platforma webowa,
wprowadzimy podany adres, wygenerujemy application secret, zaznaczymy live SDK support save i na koniec skonfigurujemy usługę B2C w Microsoft Azure. W przypadku Facebooka musimy zalogować się na Facebooka jako developer i ponownie dodajemy aplikację, aplikacja webowa, kreujemy app ID, dane, jakiej kategorii jest aplikacja, dodajemy platformę, że będzie to website, podajemy stronę Microsoftu, kopiujemy application ID, application secret, następnie Facebook login, get started i wprowadzamy OAuth redirect URI. Robimy tą stronę jako publiczną. I ponownie konfigurujemy na koniec B2C po stronie Azure. Przechodzimy do działania. Rozpoczynamy konfigurację od dodania do B2C Microsoft Account. A więc idziemy na Microsoft Account. Jesteśmy na Microsoft Account. Więc jeszcze raz w nowym oknie. No i według instrukcji dodaj aplikację. No i żeby była zgodność, jak nasza aplikacja się nazywa, otwórz aplikację. Według dokumentacji dalej dodaj platformę i platformę webową. Wcześniej skopiuję identyfikator aplikacji. Identyfikator URI przekierowania. Dodajemy i odmieniamy jeszcze tutaj w ten sposób. I generujemy nowe hasło. Hasło przepisuję. OK. I jeszcze opcje zaawansowane. SDK support. Jest włączona SDK. Zapisz. Zmiany zostały zapisane. Podobnie mamy proces dla Facebooka. Przejdę na witrynę facebook.com w trybie prywatnym. No i dalej przechodzę na witrynę dla deweloperów. Jestem zarejestrowany jako deweloper. Zarejestruję się. Akceptuję warunki. Muszę podać telefon. Menu app, strona internetowa,
i tutaj wybieramy przeskocz i utwórz aplikację. Tak samo, żeby była spójność. Kategorie. Weźmy komunikacja. Utwórz mi application ID. Ustawienia. Skopiuję application ID. Oraz hasło. I dodaj add platform. Dodaj platformę. Strona internetowa. Zapisz zmianę. CF22 zgadza się. Dodaj produkt jeszcze. Facebook login. I dodamy tą stronkę. Zapisz zmiany. Recenzja aplikacji. Udostępnij publicznie i następnie potwierdzam. Możemy przechodzić już do konfiguracji usługi logowania poprzez Facebooka oraz poprzez Microsoft Account po stronie Microsoft Azure. Przechodzę do portalu azurowego. Mam ustawienia B2C z mojej aplikacji. Identity Providers. Dodam nowych Identity Providerów. Nie lokalne konta, które przechowywane są tutaj. Mogę je zresztą podejrzeć w dyrektory aplikacja, użytkownicy i mam założonego tego użytkownika, który się zarejestrował w naszej aplikacji. Mogę go sobie otworzyć tutaj. To są dane, które podałem. Dalej mamy uzupełnienie tych danych. No, jako MVP się podałem. Country Puerto Rico. My dodamy nowych providerów. Jaki to będzie provider? Pierwszy z nich. Microsoft Account. Zaznaczam. Ustawienia dla Microsoft Account.
To było to. Raz. I dwa. OK. I nazwę to create. Dodam kolejnego providera. Nazwę go FB. Będzie to Facebook. I dane przy zakładaniu aplikacji. OK. Create. Gotowe. I jeszcze polityki zapisywania. Mam jedną taką politykę stworzoną. Przeedytuję ją. Identity Provider. Wybieram pozostałych. OK. Jeszcze raz tutaj edit. Nie zapisały mi się zmiany. Jeszcze raz. Za szybko. OK. I tutaj save. Zaktualizowałem. Zobaczę, czy będą trzy. Są trzy. Polityka do logowania się. Dołączam. OK. Save. Zasejwowana. No i trzy wybrane. I ostatnia do edycji profilu. Tylko tyle wykorzystuję w mojej aplikacji. Edit. Uzupełniam. Sejwuję. Aktualizacja. I jeszcze zobaczę, czy tutaj jest 3. Na zakończenie wypada mi przetestować moje rozwiązanie. Skopiuję do okna tutaj tego drugiego, prywatnego, na którym jestem zalogowany na Facebooku. Otworzę moją aplikację. No i pierwsze, co zrobię, to zapiszę się. Proszę zobaczyć, że już pojawiło mi się, że mogę się zapisać przez e-mail, tak jak robiłem to standardowo, przez Live ID albo przez Facebooka. Klikam sobie Facebook. Kontynuuj. Jestem już zalogowany i muszę uzupełnić tylko resztę danych. Polska. Kontynuuj. Jestem zalogowany poprzez Facebooka. Proszę zobaczyć, ile mi zajęło dodanie nowego sposobu logowania bez zmian w kodzie w aplikacji. Coś wspaniałego. Wyloguję się
jeszcze raz się zarejestruję. Tym razem przez Microsoft Account. OK. Jakie dane mają zostać przekazane do mojej usługi w Azurze? Już trzeci użytkownik jest zalogowany do naszej aplikacji. Jak widzę to w naszym katalogu, no, użytkownicy zaczynają się pojawiać. No i widzę, że tutaj jest dodany nowy użytkownik. Tym razem to już naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że podobała się ta prezentacja, zwłaszcza ta szybka możliwość dodania nowych form logowania. Teraz, jeżeli projektujemy serwis, chcemy zebrać jak największą ilość użytkowników. Użytkowników denerwuje już wieczne podawanie loginu, hasła, pamiętanie tego. Zaloguj za pomocą Facebooka i jest zalogowany. Przyjdzie nowy serwis, jeżeli tylko zostanie zaimplementowany, tak naprawdę w ADFS-ie dostawcy tożsamości zintegrowany z Microsoft Azure, odklikamy nowego dostawcę tożsamości i już mamy w naszej aplikacji. Nie musi być to tylko aplikacja www, może być to aplikacja również mobilna. Zapraszam do testów, zapraszam również na inne moje kursy. Dziękuję, do usłyszenia.